Super, dobry. Dawaj, pobierak. O, już się boję trochę jego, bo nie chcę się pokazać. Hej, łowica, witajcie w kolejnym odcinku. Czas rozwikłać konkurs delfina, który nieco przeciągnięty został. Jak pamiętacie, do wygrania były przynęty delfina i mieliście za zadanie napisać, czy kończycie sezon wędkarski. Jeśli tak, to dlaczego, jeśli nie, to dlaczego. Pierwszym zwycięzcą zostaje wielki fanatyk wędkarstwa za idealistyczny komentarz, który w ogóle nie przyjmuje w swoim kodeksie końca sezonu wędkarskiego. Drugim zwycięzcą jest Karolczu, który miał najbardziej lajkowany komentarz i dlatego jest drugim zwycięzcą. A trzecim zwycięzcą jest Lechu Grzechu, który konstruktywnie napisał o tym, że po prostu sezon się kończy dla niektórych ze względu na pracę. Teraz lecimy. Czas na przygodę. PS, zwycięzców proszę o zgłoszenie się do mnie na Facebooku lub Instagramie. Fajnie wrócić na swoje włości po wycieczce z daleka. Jak wróciłem ze Szczecina, tak szybko wpadł do mnie kijek nowy. Solid Freestyle od marki Spro. Zobaczymy, ponoć jest niezniszczalny, także dzisiaj zabrałem go na okonie i mamy z powrotem Jigriga, bo na to łowisko pełno zaczepów trzeba mieć Jigriga. Także wchodzimy po kładce i działamy. Zobaczymy, co dzisiaj po takiej przerwie, bo w sumie nie byłem tu 2 tygodnie, się wydarzy. Wcześniej, jak pamiętacie, brały okonie, rzucały się bolenie i jakieś tam szczupaki też gryzły. Mam nadzieję, że dzisiaj szczupaki nie będą gryzły, bolenie mogą się rzucać, a okonie będą brały jak głupie. I to te większe. Jest. Okonek z 5 kilometrów. Ale ten kijek się śmiesznie zachowuje. Taka niepełna amortyzacja, ale przez co hol jest taki zupełnie inny niż na takich klasycznych wędkach. Szczytowa akcja po prostu przy takiej rybce. Można by rzec, że ochrzczona. Oj, taka jaskółeczka tym razem zasmakowała okonkowi. I znów taka wypatrzona trochę rybka, bo widziałem, że tam się spławiały małe. Tam, gdzie się pokazują. Aj, kurde, strzał był, a później wlazł mi w roślinę jakąś. Króciutki kijek, bardzo fajnie ładuje przynętę, już widzę. Jest. Wstawiły się, kurde, za tym korzonkiem tam daleko. Skurcie byki. Ale jest drugi. Kurde, w tym roku jakieś małe biorą, ale może to się zmieni w lutym na przykład. Albo jeszcze dzisiaj, jak podpłynie jakiś grubszy stwór. Jest. Nie wiem, czy coś nie będzie fajniejszy. Kurde, spa. Szedł w kołek i spa. Skurcze byki, mądre są. Teraz to był strzał fajny. Ale trzeba na siłę go holować, bo... Oj, fajniejszy taki już. O, dobry jest. Dobry garb. Dobry garb! Kurde! Dowalony garb! Jo! Nie wiedziałem, że jest aż taki dobry. Toż to 30. 30 nie ma, ale jest takie 27. Trochę długo mi zeszło z tym oksem, ale mam nadzieję, że jeszcze będą brały, że jeszcze okienko się nie skończyło. Za tym korzonkiem biorą, za tym korzonkiem centralnie. Czubureczka 2 gramy, jaskółeczka i szaleje dzisiaj. Jest. Dobry. Też dobry garb. Ło. Nie mogę mu pozwolić za bardzo. O, dobry. Dawaj, podbieraj. Ono tutaj. Ale poszedł. Ale dobry. Też dobry garb. Wypiął się w podbierak 25 plus. Ale biorą. Chowamy go w sensie nie do wora, tylko będą czekały na sesje te największe i w ogóle je zostawimy w podbieraku, żeby nie odprowadziły stada. Ale strzelił znowu. Strasznie mocno uderzył. Muszę mieć przykręcony hamulec, bo kurde, te oksy są silne, a tu jest dużo zaczepów. Jest. Kurde, myślałem, że nie ma, ale jest malutki.
Ale biorą jak szalone, piąty. W ogóle ta wędka jest tak nietypowa, że po prostu bardzo mi się fajnie nią łowi. Krótka, monoblank, no to akurat może być wada dla niektórych z tego względu, że długość transportowa jest duża, 1,80 m, ale ogólnie już mi się ten kij podoba. Co prawda jeszcze ciężko polecać taki sprzęt, bo po prostu długo go nie użytkuję. To jest pierwszy raz nad wodą, ale mogę wam go na pewno podlinkować, jeśli jesteście zainteresowani, to on jest w linku w opisie. A jak kupicie z linku, to wiadomo, wędka trafi w wasze ręce, będziecie mieć fajny sprzęt, ale też i wesprzecie mnie finansowo, jeśli chodzi, bo 10% wróci do mnie z waszych zakupów, a to jest pula oczywiście, którą dokładam do drona, żeby w tym roku pojawił się dron na kanale i były ujęcia z powietrza. I jak na początku filmu powiedziałem, że chciałbym dużego okonia dzisiaj zobaczyć, tak się udało, rybki współpracują. Jest, dobry, lepszy na pewno niż tamte. Oj, się boję trochę jego, bo nie chcę się pokazać. Ale nie, nie jest jeszcze jakimś potworem, ale dobry jest. Jest dobry. I jednak jest lepszy niż myślałem. Jest lekko zapięty. O, fucking kraken bakken. Okrąglutki, większy jest niż myślałem. I znowu się odpiął w podbieraku, ale mam farta dzisiaj. Baja! O to mi chodziło, o taki dzień właśnie. Dzień konia. Trzeba było widać tylko zmienić wędkę na freestyla solida i się okonie odpaliły. Nie, ale oczywiście zbieg okoliczności na pewno, ale powiem wam, że okonie są naprawdę dzisiaj odpalone. Być może zbierają zapasy, bo czują już ten nadchodzący mrozek z tego względu, że znowu wracają do nas mrozy. Widziałem, że zapowiadają minus 10 stopni u nas w regionie. I znowu jest. I spadł. Nie jest. Cały czas. Tylko mały jest po prostu. A ta wędka się dziwnie trochę zachowuje. Ale jest już siódmy dzisiaj. O, to będzie chyba szczupak? Albo ładny okoń. Ale nie, no ładny okoń. Też fajnie. Ale zarąbicha, oś ósmy dzień tygodnia, który nie istnieje. Ale chyba dla oksów tak. Co jest grane w ogóle? Ja zrobię z tego osobny odcinek. Chciałem go wkleić w parę dni, ale tutaj się tak rzeź dzieje, że po prostu trzeba zrobić z tego osobny odcinek. Czyli na kajtecha też biorą. Kurde, był znowu kapitalnie. To jest w ogóle solid, 1,80 m, od 2 do 8 gramów, jakby ktoś pytał. Tą wędkę dzisiaj użytkuję. Słuchajcie, no szczupaków też dzisiaj nie ma. Myślałem przez chwilę, że mam szczupaka, bo takie mocne uderzenie, ale to okonie tak bardzo dzisiaj żerują i te brania są tak mocne, to jest coś niesamowitego. Ciekawe, co je pobudziło, no naprawdę. Mam jedną teorię, którą wam powiedziałem, ale gdyby nie to, to ja nie wiem. Słoneczko teraz wyszło, więc powinny jeszcze lepiej brać. Teraz zaczę. W ogóle na początku na tą jaskółkę używałem 2 gramów, teraz mam 1,5 grama i kajtecha, ale widzę, że póki co chyba i wszystko jedno, tak biorą. Jest. Jest kolejny. Nie jest jakimś potworem, ale jest wymiarowy. Zatem trafi do siatki. Mówiłem, że słoneczko je odpali. W ogóle nie bez przyczyny tą wędkę dzisiaj wziąłem, ponieważ testowaliśmy ją już tak naprawdę w sklepie wędkarskim Wędkarz Pro, gdzie okazała się ona totalnie niezniszczalna. Co się z nią wyczyniało, możecie zobaczyć teraz na tych przebitkach. Zobaczcie, to jest niemożliwe. Ona potrafiła zrobić kółko normalnie, po prostu taką literę od szczytówki do trzeciej przelotki. Ona normalnie się zachowuje jak jakaś wędka zrobiona z zupełnie innego tworzywa. Także bardzo warto ją obejrzeć. Jest ona niezniszczalna, jest ona nietypowa wręcz. To już koniec na dziś. Totalnie się nie spodziewałem, że okonie tak bardzo będą chciały dzisiaj współpracować, tak bardzo będą głodne. Wymarzone warunki, żeby przetestować nowy sprzęt. I tak, solid, naprawdę przyjemna wędka, która radzi sobie w tych ciężkich warunkach z okoniami. Po prostu ma duży zapas mocy, jak widzieliście, jest w pewnym stopniu niezniszczalna i po prostu jest to kijek warty waszej uwagi. Co prawda jeszcze dużo przede mną, jeśli chodzi o testowanie tego kija, natomiast ja mogę powiedzieć, że jest zupełnie inny.
inne niż wszystkie. I jeśli czegoś takiego szukacie, to link w opisie. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy dzień. 9 okoni siadło, w tym 5 okoni 25+. Także jestem przeszczęśliwy, bo jak na zimową porę jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Słońce dzisiaj dopisało, pogoda dopisała, okonie dopisały, także jej uśmiech dopisuje. Dziękuję wam za to, że dotrwaliście do końca. A teraz trzymajcie się, uwielbiam was, połamania kija i sayonara.